witam was, kochani, ponownie. Ja ciągle siedzę w moim samochodzie i nagrywam drugi filmik na temat mojej operacji. Dziś opowiem wam o niesamowitej znajomości, jaką, jak to się mówi, doznałam znajomości, poznałam znajomość, jak to powiedzieć po polsku? Znajomość, dokonałam znajomości w szpitalu. Zapraszam. Jak wiecie, byłam operowana 20 stycznia 2020 roku, od razu to podkreślę, bo gdyby ktoś oglądał za rok ten film, to będzie wiedział, że już minął rok, ale minęło 10 dni, dzisiaj jest 30 stycznia i chciałam wam opowiedzieć o niezwykłym przypadku, jaki zdarzył się, przypadku operacyjnym, przypadku medycznym, jaki zdarzył się 20 stycznia podczas mojej operacji. Byłam operowana po godzinie 12. Pamiętam, że o godzinie 12.10, może już nawet godzinie 12.12, dostałam lekarstwa i zasnęłam. Obudziłam się 2 godziny później, około godziny 2. Około godziny 3, może 4, byłam już w pokoju. W moim pokoju obok miałam towarzyszkę, to była kobieta, u której też miano usunąć tarczycę. I gdzieś tak pod wieczór, ona była operowana o 2 po mnie, czyli wróciła około 19, wróciła do pokoju. I tak sobie zaczęłyśmy rozmawiać, bo już mogłyśmy jeść kolację, czyli jogurcik z apfelmus, jak się nazywa, apfelmus. Z przecierem jabłkowym. Słuchajcie, zrobię sobie tak, troszkę mi za mocno świeci słońce na moje oczy. I tak zaczęliśmy sobie rozmawiać. Wieczorem przyszedł pan chirurg. Ewidentnie był to pan chirurg, jaki znajomy właśnie tej dziewczyny. Ja nazywam ją Magda, ponieważ ona ma tak trudne imię, że nie jestem w stanie go zapamiętać. Muszę się go jeszcze jakiś czas uczyć. Magda. Ona pochodziła z Serbii. Myślałam, że z Chorwacji, bo usłyszałam, że rozmawiała ze swoim mężem. Użyła kilku słów, które ja pamiętam z wyprawy do Chorwacji. I tak wieczorem, już właśnie przy kolacji, odczułam potrzebę porozmawiania i zaczęłyśmy rozmawiać. I słuchajcie, okazało się, kiedy też przyszedł ten pan lekarz i zaczął jej tłumaczyć, że nie usunięto jej całej tarczycy i mnie też wskazał na mnie. Więc ja tak się właśnie zdziwiłam. Chociaż nie, ja już wiedziałam o tym, słuchajcie, bo chyba około godziny 4 przyszła Oberärztin i powiedziała, że tylko pół, bo były komplikacje. Więc okazało się, że usunięto mi pół tarczycy i tej mojej koleżance Magdzie, będziemy tak ją nazywać, również usunięto pół tarczycy. A zamiar był taki, żeby usunąć całą tarczycę, łącznie z przytarczycami. Są takie 4 przytarczyce, przytarczyczka, nie wiem jak się nazywa, z tyłu tam tak bardzo bardziej schowane, więc miałyśmy mieć usunięte wszystko. Ja miałam mieć usunięte, ponieważ mam morbus Graves-Basedows, czyli zespół Gravesa-Basedowa, nadczynność tarczycy z zaatakowanymi oczami. To się jakoś tak specjalistycznie nazywa, co to się z tymi oczami dzieje. Jeszcze poszukam troszeczkę, bo muszę sobie to jakoś przetłumaczyć na język polski. W każdym razie mam zaatakowane oczy, które w wyniku dużej produkcji przeciwciał przez moją tarczycę są zaatakowane właśnie przez te przeciwciała i oczy są wypychane na zewnątrz. U mnie to jeszcze nie za bardzo widać, ja wam pokażę. Teraz nawet mam, nie wiem, mi się wydaje, zrobiłam sobie zdjęcie dzisiaj rano i wydaje mi się, że nie widać za bardzo, ale i też nie mam zapalenia, nie mam takiego nawrotu, co jakieś 2-3 tygodnie miałam taki nawrót, że miałam popuchnięte bardzo oczy, nie wiem, czy widać przy okazji. Zobaczycie, a ja sobie potem, jak odtworzę, to sobie zobaczę. Więc ja mam tego Gravesa-Basedowa, a ona miała, zadam teraz tajemnicę lekarską, a ona miała guzy na tarczycy. Czyli choroba całkiem inna, ale oni przeważnie usuwają, wydaje mi się, że miała 2, o ile dobrze zrozumiałam z rozmowy, miała 2, po lewej i po prawej stronie, dlatego zdecydowali się lekarze też usunąć całą tarczycę. I to jest bardzo poważna choroba, ponieważ w takich guzach są tak zwane ciepłe i zimne guzy. W takich guzach może po prostu znajdować się rak.
Dlatego usuwa się to w całości i bada się później, jednak ślam nie widać, i bada się to później i potem odpowiednie leczenie się podejmuje. Więc mnie i Magdzie usunięto tylko połowę. Przepraszam, moja nawigacja. Więc usunięto nam tylko pół... Przepraszam, usunięto nam tylko pół tarczycy i byłyśmy zdziwione dlaczego. Słuchajcie, okazało się, że, tak jak powiedział pan chirurg, a wydawał się być doświadczonym chirurgiem, bo był on naprawdę chyba około 60, mocno taki wysoki, przystojny mężczyzna, bardzo sympatyczny, bardzo miły, nawet z nami troszeczkę żartował. Powiedział, że jeszcze mu się nie zdarzyło w jego 25-letniej praktyce chirurgicznej, żeby dwie osoby, jedna po drugiej, dwie pacjentki, jedna po drugiej, wykazały te same reakcje albo brak reakcji. Na czym to polega? Zanim usuną tarczycę, najpierw usuwają jedną część, potem drugą część. Zanim zaczną ją wycinać, muszą ustalić, gdzie przebiegają nerwy, nerwy strun głosowych, nerwy, które odpowiadają za to, że mówimy. Jak widzicie, z mojej wyciętej jednej połowy usunięto, oddzielono dobrze nerwy, dlatego w ogóle jeszcze mówię. Więc jeszcze się nie zdarzyło, powiedział w ich przypadku. Aha, więc najpierw, pomyliłam się, przepraszam, więc najpierw trzeba znaleźć te nerwy. Tym zajmują się neurochirurdzy, mają specjalne jakieś urządzenia, za bardzo nie wiem jakie, więc nie mogę powiedzieć, ale oni badają aktywność nerwów, oni dotykają czymś, chyba jakimiś elektrodami, dotykają i szukają, gdzie te nerwy przebiegają. Kiedy je znajdą, to przesyłają właśnie impulsy i te nerwy muszą jakby przesłać z powrotem, tak rozumiałam, przesłać z powrotem impulsy i oni badają, jakie długie są te nerwy. I powiedział, że u nas dwóch, u mnie i u tej Magdy, w połowie, po usunięciu tej lewej części, w trakcie badania prawej części, w połowie badania, nagle nerwy zaczęły zanikać, słuchajcie. Dwa albo trzy razy przeprowadzono właśnie to badanie i nerwy po prostu jakby w połowie zanikły. Dlatego natychmiast zdecydowano się przerwać operację, ponieważ już tutaj część była jedna usunięta, bo oczywiście były krwawienia, to jest normalne. I żeby nie przedłużać operacji i nie szukać dłużej, zakończyli ją, założyli nam szwy, założyli takie sączki, takie miałyśmy jeszcze sączki wystające z taką butelką, gdzie zbierała się krew. I zakończono moją operację i zakończono operację Magdy. I my byłyśmy dosyć zdziwione, gdy się obudziłyśmy, doszłyśmy w miarę do siebie, że mogłyśmy jeść i mówić. Byłyśmy zdziwione i zaczęłyśmy się zastanawiać, co się stało, jaka była przyczyna tego wszystkiego. No i ja oczywiście jestem zapaloną astrolożką, więc tak sobie siedzę i tak sobie myślę, słuchaj, a możesz mi powiedzieć, kiedy ty się urodziłaś? Bo tak rozmawiałyśmy jeszcze wcześniej i ona takie sprawiała wrażenie, ja miałam takie uczucie, że ona jest strzelcem. I słuchajcie, ona mówi, w grudniu się urodziłam. I ja już zrobiłam takie oczy. Mówię, a którego się urodziłaś? Ona mówi, 1 grudnia. I ja w tej chwili opadłam, szczęka mi opadła, oparłam się wygodnie, mówię, aha, mówię, a w którym roku się urodziłaś? A Magda mówi, nie, ja jestem starsza od ciebie. Ja mówię, tak? W 73. Mówię, wiesz, a ja się też urodziłam w 73 i urodziłam się 3 dni po tobie. I zaczęłyśmy się śmiać. Bo taki przypadek, żeby osoby urodzone prawie w tym samym czasie, z trzydniową różnicą, urodzone w innych krajach, chociaż ona pochodziła z Serbii, ale ona urodziła się tutaj w Niemczech, żeby dwie osoby, które urodziły się prawie w tym samym czasie, w odległości kilku, tysiąca, 1500 kilometrów od siebie, spotkały się w tym samym dniu, w tym samym pokoju, w tym samym szpitalu, z podobnym, jakby to powiedzieć, z podobnym problemem i zostały poddane operacji i do tego miały te same komplikacje, to jest to dosyć niezwykłe. I zaczęłyśmy się śmiać. Ja zrobiłam jej horoskop i właściwie tak gadałyśmy długo.
to było, przepraszam, to było następnego dnia. Tak długo, nie, pierwszego dnia to było, tak długo rozmawiałyśmy, że następnego dnia miałyśmy obrzęk gardła, ponieważ nasze struny głosowe były przeciążone. Zastanawiałyśmy się, ja zrobiłam jej horoskop i zaczęłyśmy porównywać, mówię, prawie wszystkie planety mamy w tym samym miejscu, oprócz Księżyca. Zaczęłyśmy rozmawiać o swoim życiu, o tym, co przeżyłyśmy. I stwierdziłyśmy, że spotkałyśmy się tutaj nie bez przyczyny, nie bez przypadku, nie bez przyczyny, nie bez przypadku, nie bez powodu, nie bez powodu. I że życie ludzi urodzonych mniej więcej w tym samym czasie przebiega, nie powiem, że tak samo, ale w pewnych dziedzinach życia przebiega dosyć podobnie. I ją wypytywałam o różne rzeczy, oczywiście, żeby potwierdzić ten horoskop, który ona miała. tak naprawdę nie wiem, to jest taka dziedzina, słuchajcie, psychologiczna, ta kosmobiologia. Jest taka psychologiczna i tam nie ma żadnych jakichś takich pewników, tam są jakieś przypuszczenia, które na podstawie analizy życia człowieka można przyporządkować do tego urodzeniowego horoskopu. I to właśnie zrobiłyśmy. Mieliśmy świetną zabawę i stwierdziłyśmy, że to nie jest przypadek, że myśmy się spotkały w tym samym miejscu, że tak było pisane. Tak było pisane. Ale to było właśnie niezwykłe, że osoby, nie można powiedzieć, że podobne do siebie, powiedzmy podobne do siebie w 10%, spotykają się na operację usunięcia tego samego narządu, są operowane po sobie, przebywają, rekonwalescencja przebiega w tym samym pokoju. To nie jest normalne, stwierdziłyśmy. Tak musiało po prostu być. To było po prostu przeznaczenie. I spotkałyśmy się też, będę musiała chyba odjechać, spotkałyśmy się też teraz w środę na zdjęciu szwów i także mi się zaprzyjaźniły, że chyba się spotkamy za jakiś czas na jakąś kawę we Frankfurcie. Aha, i co chciałam powiedzieć, że spotkałam mojego kosmicznego bliźniaka. Mój kosmiczny bliźniak. Bardzo się Magdzie podobało to, co powiedziałam, jej mąż też się śmiał, że spotkały się kosmiczne bliźniaki. I to jest naprawdę niesamowite. I okazało się w moim życiu, sobie przypomniałam to, że kiedyś siedziałam przez kilka lat w ławce z koleżanką, która urodziła się 5 dni przede mną, i ja nawet nie wiedziałam, że jesteśmy strzelcami, o podobnym horoskopie. Potem, kiedy pracowałam po urodzeniu drugiego dziecka, pracowałam w takim sklepie spożywczym jeszcze w Polsce i pracowałam na stoisku z dziewczyną, która była też 5 dni przede mną urodzona. A mało tego, jej młodszy syn, nie, starszy syn, urodził się tego samego dnia, co mój starszy syn. Więc nie ma przypadku, nie można powiedzieć, że to jest przypadek. Ja myślę, że to jest przeznaczenie, że przyciągamy do siebie ludzi podobnych, że sympatycznie nam się rozmawia z niektórymi ludźmi, a potem się okazuje, że, wiecie, czasem jest tak, że można spotkać ludzi, którzy też urodzili się 4 grudnia, albo 1 grudnia, ale tego samego roku, no to jest dosyć niezwykłe. I coś zawsze nas ciągnie do tych ludzi, takich podobnych jak my. I to są właśnie nasze kosmiczne bliźniaki. Mam nadzieję, że podobała wam się moja historia i że nie opowiadałam zbyt chaotycznie, ale dopiero przyzwyczajam się znowu do mówienia i opowiadania. Ja zawsze opowiadam z głowy, nie przygotowywuję się, bo jak się przygotuję, to wtedy będę chciała być bardzo perfekcyjna i wyjdzie to sztucznie i niespontanicznie. Och, przepraszam. Przepraszam, ktoś zadzwonił, musiałam odebrać. Nie wiem, o czym teraz mówiłam. Aha, mam nadzieję, że wam się podobało. To dajcie znać, czy też mieliście podobne przeżycia, czy spotkaliście ludzi podobnych do siebie albo urodzonych w tym samym czasie. Czy odczuwacie jakieś takie przyciąganie do tych ludzi? Czy ich lubicie? Co w ogóle na ten temat sądzicie? Czy wam się coś takiego kiedyś zdarzyło? Mam nadzieję, że nie mówiłam oczywiście chaotycznie, bo przyzwyczajam się do mówienia. Życzę wam wszystkiego dobrego. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi. I do zobaczenia za jakiś czas.
w następnym filmie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa, pa.